Budynek sam w sobie jest w całkiem niezłym stanie. Oczywiście przez to, że nie miał przez dłuższy okres użytkownika, mamy do czynienia tam z zawilgoceniem fundamentów, elewacja wymaga remontu, więc konieczne jest przeprowadzenie remontu. Tak szacowany koszt, taki, który powinien doprowadzić ten budynek do pierwostanu, to jest koszt około 8 milionów złotych. Szukamy partnera, który nie dość, że włączy się w doprowadzenie tego budynku do stanu funkcjonalnego, to jeszcze na dodatek no później będzie jego gospodarzem. Przede wszystkim będąc w takim stanie, jak jest obecnie, nie oszukujmy, złym. Aczkolwiek bryła budynku jest zachowana konstrukcyjnie, nie ma zarzutu, daje to inwestorowi potencjalne wielkie możliwości. Najlepszy jest ten negatyw i pozytyw. Wtedy widać tą pracę i zaangażowanie inwestora. Ten dwór przede wszystkim ma historię bardzo ciekawą, czyli ma tak zwaną duszę. Można tam ściągnąć klientów w związku z tym, że jest to miejsce położone w parku, jest cały dwór otoczony zielenią. Jednocześnie sama architektura jest bardzo ciekawa, taka unikalna. Na ofertę czekamy do końca maja. Samo postępowanie w trybie partnerstwa publicznego, tak minimalny okres trzeba przewidzieć około 6 miesięcy. Więc tak naprawdę no, przyszły cały rok będzie trzeba poświęcić na to, żeby wybrać już finalnie podmiot, który podejmie się tego zadania.